To będzie chyba najtrudniejsza wojna lig, jaką rozgrywałem od dawna. Awe, tu Lukas. Dla tych, co mnie nie znają, no to widzicie, że robię dość sporo achievementów z Europa Universalis 4, jak i innych gier Paradoxu. Jeżeli to, co zobaczycie, Wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić lajka i jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, no to koniecznie dzwoneczek. Nasz kolejny odcinek ze Szwecji rozpoczynamy od kolejnej wojny z Polską, no bo jak wiecie, potrzebujemy od nich zająć Mazowsze oraz troszeczkę pieniędzy. Tak, Warszawa zawsze należała do Mazowsza, nie udawajmy, że to była część Polski. Jednocześnie kończymy już proces przyłączania ziem zakonu krzyżackiego, jak i zakonu liwońskiego do naszego terytorium. Mamy dość fajny progres na tym. Też słusznie zauważono i pouczono mnie, że potrzebujemy jeszcze tutaj tej części linii brzegowej do tego momentu, żeby dostać achievement związany z posiadaniem wszystkich prowincji z Bałtyku, ale to jest bez większego znaczenia i tak to zdobędziemy. Szwedzka flota zawsze górą, ładuje nam się też tutaj złe wydarzenie zwane The Dake War, które nie wiem czemu, ale zawsze czytałem jako wojna kaczek. Takie podobne brzmieniu. A nasza dynastia, wiem, nie uwierzycie mi, że ja tego nie robię specjalnie, dostała się na tron moskiewski. Naprawdę, ja tutaj nic nie robię, tylko wszedłem i miałem dynastię. Rozpoczynamy anihilację wojsk polskich, bo inaczej tego już nie nazwę. W procesie nawracania naszych prowincji na jedyną słuszną wiarę protestancką, pamiętajcie, żeby zawsze zaczynać tam, gdzie unity macie jak największe, ponieważ na początku dostajemy niezłe przyspieszenie przy nawracaniu. Warszawa zwyczajowo bardzo dzielnie się broniła przez 25 dni, no i po integracji terytoriów zakonu krzyżackiego wszystkie teraz obszary dołączamy do naszej administracji, żeby zaczęły od razu pracować na naszą korzyść. Już nawet nie liczę, który to potop szwedzki w tym wykonaniu na Polskę, no ale niestety Węgry dołączyły też do tej wojny. Jest dużo z Polski nie zostanie. Terytoria Mazowsza wyzwolone, plus Lublin. Najważniejsze to na terytoriach krzyżackich wprowadzić jedyną słuszną wiarę, więc tutaj załączmy taki edykt do nawracania. No i pamiętajmy, że na tych wszystkich terytoriach trzeba zmniejszyć lokalną autonomię ludności, żeby pracowała skuteczniej na rzecz naszej maszyny wojennej. No i mamy to, The Dake War, która powoduje, że dostaliśmy małą rebelię oraz straciliśmy 3 punkty stabilności. Nasze wyzwalanie ziem szkockich trzeba odłożyć w czasie na moment stłumienia tej walonej rebelii. Ale szwedzkie armie są zwarte i gotowe, co prawda brakuje nam troszeczkę siły żywej do tych naszych armii, bo zrekrutowałem tutaj dodatkowe 20 tysięcy żołnierza w linii, które miało nam posłużyć właśnie do walk w Anglii. No ale niestety, musimy przełożyć inwazję. No i stało się na świecie, rozpoczęła się era reformacji, a Szwecja wchodzi w nią w miarę przygotowana. Jednocześnie też zakończyliśmy The Dake War, to zawsze było takie łatwe. Anglia nie spodziewała się nadejścia ponownie wikińskiej armii na północy swoich terytoriów. Dobra, wiem, że Szwecja w tym okresie czasu to już nie byli wikingowie, ale dajcie się pobawić, tym bardziej, że właśnie przechodzę cały czas w Valhalle. Ktoś tu popełnia samobójstwo, chociaż może tak nie do końca, ale zapewnił nam przez to darmowy fort. Co to było? Jak ja zrobiłem z tego stack wipe'a, to było co najmniej dziwne. No i nasze wojska maszerują już tylko i wyłącznie na Londyn. O, po drodze... What the f... Dobra, co ja się wbiłem szybciej? Zbyt pewny byłem siebie, ale daliśmy radę. Też niepotrzebnie takie straty poniosłem. No, teraz spojrzałem na liczby podczas tej wojny. Uhuhu. Pierwsza wojna zakończona następującym wynikiem. Odzyskujemy dość sporo terytoriów dla Szkocji, jak i tutaj biorę tą jedną prowincję, żeby móc wypuścić chyba kolejnego wasala. Zgadza się, który da nam kolejnych kilka dość drogich prowincji. Niestety tą wojnę musimy kończyć jak najszybciej, bo w domu dzieje się nie za dobrze. No i niestety wojna z Anglią zostawiła nasz kraj troszeczkę spustoszony, jak i wycieńczony, mimo iż wprowadziliśmy kolonializm w Dalskogen i teraz tutaj go będziemy rozprzestrzeniali po całym naszym kraju. I nie zmienia to faktu, że w tej jednej prowincji zarabiamy prawie 10 dukatów samej produkcji, jeszcze nie mając manufaktury. Prowincje zakonu liwońskiego również stały się integralną naszą częścią. No i jak tutaj widzicie, wprowadzam też
już naszą administrację, co powoduje, że przekroczyliśmy możliwości administracyjne naszego kraju. Trzeba będzie to za chwilę zwiększyć. Weszliśmy w sojusz z Francją, co powinno korzystnie dla nas płynąć. O Boże. Powiem wam szczerze, że na razie to zbyt dobrze nie wygląda, jak się tutaj to wszystko nam rozprzestrzenia. Dobrą wiadomością jest to, że powstał kościół Anglii, więc bardzo tanio będziemy te prowincje tutaj zaraz zdobywali. Ale to, co się dzieje w Holy Roman Empire, wróży, że będziemy mieli ciężko podczas wojny religijnej. Moment, kiedy Mazowsze wam rośnie cały czas w siłę. No i nasza Anglia kilka lat później znowu się w nią wbijamy. Co prawda mamy konflikt, gdzie stoimy po stronie z Francją gdzieś tam w wojnie, ale czekaj nas... Austria jest w tej wojnie? Okej. W takim razie rekrutuję tutaj najemników. Nie ukrywam, że mnie bardzo zdziwiło, przed chwilą Austria była cała pod okupacją osmańską i że tutaj nagle ma sojusz z Anglikami. Zdziwiło mnie to bardzo. Nie ukrywam, zdobyłem tylko Wiedeń. 600 golda wpada do kabzy. Dziękuję Austrii za uczestnictwo w tej wojnie. Kończymy szybką wojnę z Anglią i w zasadzie Northumbria jest już gotowa do zjadania. Chciało mi się tłumić tych buntów. Reszty prowincji już normalnie będę podbijał od Angolii, bo szczerze mówiąc, kiedy są anglikańscy, to tak naprawdę wasali już nie potrzebujemy. Jako kolejne idee na Szwecję wezmę akurat ofensywne, bo nam się przydadzą zawsze dodatkowa dyscyplina oraz siege ability zwiększone. Rozpoczynamy kolejną kampanię w Anglii, która na moje szczęście ma jeszcze kampanię z Austrią, więc będzie tutaj nam dość łatwo przenieść te prowincje, jak i dostać znowu pieniądze od Austrii, znowu ją osłabić, bo tam no szans nie mają. No i oczywiście odpalił się printing press, nie u mnie, bo po co, ale u mnie też szybko wejdzie. Bez większego trudu Austria znowu wychodzi z wojny na samym początku. No i mamy to. Jeżeli dobrze pamiętam, chociaż nie będę ryzykował, dołączę od razu do Ligi Prot... A, mam wojnę, to nie mogę od razu dołączyć. Tym razem, jak widzicie, biorę trochę inaczej terytoria, ponieważ przejmuję znowu fortecę w pierwszej kolejności. My natomiast dołączamy do Ligi Protestanckiej i widzę, że mam pecha, ponieważ zarówno Czechy, jak i Brandenburgia dołączyły już do katolickiej. Jeżeli bym od razu dołączył do protestanckiej, ponieważ są moimi sojusznikami, jest spora szansa, że jednak nie byłyby przeciw mnie, a teraz to szczerze mówiąc i tak stracę zaraz z nimi sojusze, więc bez znaczenia. No i jako najsilniejszy kraj militarny staje się przywódcą Ligi Protestanckiej. Rozpoczynamy naszą wielką wojnę lig, gdzie musimy obalić katolików i wprowadzić wiarę protestancką w cesarstwie. Jak widzicie, przewagę mają zdecydowanie katolicy i nie ukrywam, jest to chyba najsłabsza reformacja, jaka mi się w życiu trafiła, ta tutaj. Mam tak czy siak wielkiego fuksa, że Francja nie dołączyła do strony katolickiej, tylko zdecydowała się stanąć po mojej stronie. Najgorsze jest to, że to nie będzie łatwa wojna, tak czy siak. Oj, bardzo źle wygląda nasza strona, bardzo źle. Zdecydowanie jest to chyba najcięższa wojna religijna, jaką toczę od lat. Jeżeli byśmy tutaj szli pod stricte sam podbój świata, bez robienia achievementu, na pokonanie Ligi Protestanckiej. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na eneba.com, gdzie z kodem Lukas macie 3% zniżkę, linki w opisie. Nie robiłbym tej wojny, nie opłacałoby mi się to. Czy moje uderzenie idzie na Brandenburgię oraz Anglię, jak tutaj zresztą widzicie. Większość już terytoriów zaraz będę okupował. Chociaż należy pamiętać, że dostajemy modyfikator Religious League Cassius Belli. Wyjmować od razu na samym początku jak najmniejsze państwa, więc to nawet trochę źle, że tutaj poszedłem na Brandenburgię, tylko że ona realnie tutaj broni no, tych małych państw, dostępu do nich. Nie no, a tak się bałem Osmana. Nie najgorzej to wygląda, wbijam się w jego mniejszą armią, wygrywam. To jest mieć rosyjskie forty po swojej stronie, bo przeciwnicy wtedy muszą okupować duże połacie terytorium, no, a ja będę mógł za chwilę tutaj lecieć i stakować te armie i niszczyć po kolei małe oddziały. Na to, że przewaga jakościowa wojsk francuskich, toskańskich oraz szwedzkich robi swoje, ponieważ mimo iż mamy mniej wojska, to jednak robimy tutaj im stack wipe'y przeważnie. Och. Ja robię to, co widzieliście nas w odcinku z Czech, że latam w zasadzie po fortach teraz i czyszczę tutaj armię przeciwnika. No chyba, że uciekają, no to wtedy się cofam i czyszczę gdzieś indziej. I tak oto Lubeka jest pierwszym krajem, który zmienia wiarę i wychodzi z tej wojny. Kolejnym jest Anglia, niech płaci nam pieniądze. Czekajcie, Szwecja ma eventy, że jak wygra jakąś ciężką bitwę, to dostaje jakiegoś lepszego generała? Pierwszy raz coś takiego widzę. Tutaj im wojska osmańskie się w nas zbiły. I to może być niefortunna bitwa, bo dużo było przeciwników tutaj gdzieś dookoła, ale też wygrywamy kolejną bitwę.
O, i kolejną bitwę. Tak, tutaj to trzeba robić, a nie. Co ja się tutaj boję? Kolejna bitwa wygrana po naszej stronie. Co za przekozaka dostałem? Ja go chcę do armii? Już? No, wyjmujemy Brandenburgię z tej wojny. Przy okazji dostaliśmy trochę tutaj wybrzeża. Oj, to oddałem nie sobie. Trudno. Bardzo mi się podoba anihilacja tych wojsk. Oj, chociaż się odwróciły role. O, upadek Pragi. Jak miło. I wzajemnie Praga może mi skoczyć. My już lecimy na Wiedeń za to. W sumie Czechy wyjmujemy z tej wojny. Chciałem, żeby mi dali tutaj te urepsy plus troszeczkę pieniążków, a resztę już o nich nie potrzebuję. Wiedeń nie jest mi potrzebny w tym momencie, ale muszę zająć Peszt i wreszcie lecieć na Osmana, bo jak go wyjmiemy z tej wojny, no to mamy z górki. No chyba, że Osman sobie o nas przypomni. Wybaczcie, że też nie pokazuję tego w standardowy sposób, że cokolwiek się tutaj dzieje. Ale ja przeważnie tutaj po prostu oblegam forty i nic się nie dzieje. O, Osman sobie przypomniał o mnie, ale on się kieruje cały czas na Rosję, a tutaj jest po prostu wyrębista attrition i tylko patrzę, jak jego wojsko umierają. Ja tylko cofam się, odbijam te forty, on znowu tutaj przychodzi, zajmuje te forty i umiera. Mam, że najgorsze jest to, że mimo już przeładowałem grę 6 czy 7 razy, te wojska tutaj stoją, nic nie robią. Tak samo tutaj, Wenecja ścięła się podczas tej wojny i nic nie robi totalnie. Irytujące. To jak Osman mi się tu zdesantował i kiedy w ogóle? A ja muszę się bardzo teraz spieszyć, nie wiem czemu, ale połowa botów stoi po mojej stronie, nic totalnie nie robi. Nie uczestniczy w bitwach, nie dołącza do bitew, to jest jakaś po prostu tragedia. Dzięki Bogu, on wychodzi z tej wojny bez okupacji terenów. Nara! Chociaż to był błąd. Mogłem rzeczywiście dojść do stolicy i zażądać pieniędzy, chociaż warrepsów. Au, weneckie wojsko się przesunęło, teraz już tutaj stoi i nic nie robi. Nie dołącza do bitew, nie oblega. Super. Mamy to. Wygrana. Nasze tutaj stronnictwo. Po 1,5 miliona strat podczas tej wojny. To jest jakaś jedna wielka masakra. Najcięższa wojna chyba, jaką toczyłem od dawna. Przywódcą jest Łogów. Szkoda, że mamy z nim Trusa, bo mu poleciał no Cassius Belli i rozwiązał to walone chre. Mamy Trusa? Więc właśnie zdobyliście kolejny achievement, jeżeli to zrobiliście w ten sposób. Mam nadzieję, że u was to wyglądało znacznie łatwiej. Bo zazwyczaj to jest znacznie łatwiejsze, znacznie więcej państw wyznaje albo reformat, albo protestantyzm w tym momencie rozgrywki. Chociaż tutaj też dziwna była sprawa taka, że dużo państw protestant i reformat dołączyło do Ligi Katolickiej. Jako, że mamy już 14 technologię, no to tak jak już wspominałem, załączamy od razu tą misję i teraz będziemy się skupiali na jej robieniu jak najszybszym, żeby tutaj to wszystko przeprowadzić i budować jak najwięcej manufaktur. No a tych mam gdzie budować, bo dóbr mamy naprawdę dość sporo, ale pieniędzy znacznie mniej. W normalnym WC-ku raczej powinniście ominąć tą całą tutaj wojnę religijną. Nie jest ona do niczego tak realnie potrzebna i tylko by was spowalniała. Mi realnie zabrała 25 lat z podbijania tutaj tych trzech trade nodów. Więc rozpoczynamy dalej nasze działania i możliwe, że od zwykłych claimów zaczniemy. Okończyłem kolejny zestaw idei ofensywnych i humanistycznych. Od razu załączamy politykę Deliberation Act, która daje nam lata separatyzmu minus 5. Zanim pozyskałem naprawdę potężną liczbę terenów i w zasadzie myślę, że to już jest dobre do konsolidowania naszego handlu tutaj za chwilę w English Channel, tak czy siak. Od razu też atakuje Anglię, która nie ma z nami większych szans zupełnie. I kolejna połać Anglii wyrwana dla nas. Tym razem to już będę tutaj zrobił totalnie handel. Ja czekam na komentarze, że ja to robię specjalnie. Ja wcale właśnie nie dostałem wojny z Rosją. Znaczy nie z Rosją, Francją, mój sojusznik. No to wojna o tron rosyjski. Na szczęście Rosja przypadła mnie. Na szczęście tego typu wojny należą do niezmiernie łatwych, bo to oni muszą przyjść do nas, a nie my do nich. No jako, że mi się troszeczkę tutaj nudziło podczas tej wojny, to jednak zdecydowałem się wesprzeć Toskanię, która zbierała łomot od wojsk francuskich, dlatego najpierw wysłałem moje armię na południe, gdzie odbiłem jej terytorię, a następnie skierowałem się przez French Comté do stolicy francuskiej, jednocześnie przez przypadek czyszcząc bunty austriackie po prostu wyjebiście. Tutaj miałem troszeczkę pecha, bardzo długo fort nie padał, w końcu padł, kiedy ruszyłem na kolejny fort i już wtedy droga na stolicę była wolna i tylko mi zostało poczekać, aż zbiorę wystarczającą wolską radę, żeby brać pieniądze. Wojsko francuskie na Mazowszu je wyzwala, a ja okupuję cały kraj.
No i bierzemy od Francuza pieniądz oraz reparacje wojenne za straty moralne powstałe w wyniku zerwania naszego sojuszu. Jak mogłaś, Francjo, mi to zrobić? O, ale może go zarwę. Wezmę z powrotem. Hiszpania, ty! A jednak nie, nadal się kochamy. Ledwo co. No to jaki kraj następny? No to może przenieśmy nasz handel, zarabiamy 42,80. A, do Londynu sobie przeniosę. 42, 44. No dobra, może jednak się nie opłacało. No ale to oznacza, że trzeba tutaj zrobić jeszcze więcej terytoriów, no i zbudować naszą flotę handlową. No i tak to się kończy, jak jedna wojna nie rozwiąże wszystkich spornych kwestii. Atakujemy Lubekę, gdzie zdobędziemy ją na wasala, a przy okazji rozwiążemy Holy Roman Empire. Cesarz ma wojnę ze mną, ten Utrecht ma ze mną sojusz, Genoa ma sojusz, Brunswick ma sojusz, Lubeka ma wojnę, Hamburg ma wojnę, Württemberg ma sojusz, Głogów ma sojusz. Wszystko się zgadza. Tylko generałów nie masz, a idziesz na wojnę. Co za typ ze mnie. Co to za event? Pierwszy raz go widzę. Bardzo fajny. A chciałem Walezych wprowadzić na tron. Naprawdę chciałem. Ale to 5-6-6 nie zrezygnuję z tego. Ej, bo oni mnie może cesarzem zrobią? Nie no dobra. Było chre i nie ma chre. Co to za event? Maksymalny absolutyzm do końca gry plus 20 punktów? Przecież to jest OP! O Boże, ile to ma sojuszy? Że co? Jeszcze dodatkowo w tych presjach dostaję Good Produce Modifier? W tych wszystkich, które mi produkują żelazo i miedź. No to jest masakra jakaś. Po co komu sojusznicy, jak i tak wszystko do mnie trafia? A my staliśmy się w tym momencie Imperium! Andrew już zarabiamy 85 golda, a zaraz będzie jeszcze więcej. Zjadłem Mazowsze, już nie będzie nam raczej potrzebne. Jak tu nie kochać tych szwedzkich eventów? No i w zasadzie rok 1615 przed nami, by teraz nadchodził moment na to, że doprowadzamy do, wiadomo, Cold and Country Disaster, żeby mieć jeszcze więcej absolutyzmu. Nasza Szwecja na czysto zarabia 100 golda, 200 golda total income'u. Posiadamy Force Limit 159 tysięcy wojska, a 78 mamy w polu. 115 dyscypliny, ponieważ nie posiadam tutaj doradcy, a zawsze go mogę wziąć bez większego problemu. Kontrolujemy, tak jak już wspominałem, całą tą ścieżkę Nowogród, Bałtyk, Lubeka oraz English Channel. Do tego jeszcze w sumie przypomniałem sobie, że jeszcze statków nie wysłałem, więc tak to nam się tutaj prezentuje. I dążyłbym teraz jeszcze do rozbudowania floty, żeby tutaj więcej przesyłać przez Lubekę, bo troszeczkę tracę. Bardzo dużo pieniędzy wyciągam tutaj z tych prowincji Daleskogen i tych trzech, co nazwy nie umiem wymówić, ale jest tutaj miedź i żelazo. Świetne są te prowincje. Jesteśmy drudzy, co prawda, na liście Great Powerów, ale teraz naszym celem w najbliższym czasie byłoby właśnie rozbijanie Osmana. Mamy do niego dość przez Węgry i Polskę, co też będzie naszym celem. Tutaj w cały ten region wszystko byśmy dodawali w trade company i budowali manufaktury, jeszcze bardziej dosyłając tutaj nasz handel przez Kraków do Bałtyku, Pest do Krakowa, Regusa do Pestu, Konstantynopol do Regusy i tak byśmy tutaj jeszcze więcej sobie robili pieniędzy. Oczywiście dalsza droga to już tylko i wyłącznie do Indii. No i oczywiście potencjalna unia z Francją, bo w tym momencie bym zabijał już każdego mojego kolejnego następcę, niezależnie od statystyk, żeby tutaj wszedł mi Walezy na tron. A kwestia tego, że wejdzie na tron władca bez następcy, jest praktycznie 100% w każdej kampanii. I chyba wam właśnie odpowiedziałem, jak ja zdobywam te unie personalne. Po prostu zabijam własnych władców i wprowadzam czyjeś dynastię na tron. A jak wprowadzę Walezych, to zobaczcie, co ma Hiszpania. Jeżeli chcecie więcej takich dwóch odcinkowych serii, dajcie mi pomysły teraz w komentarzach poniżej, co chcielibyście zobaczyć w przyszłości. Nie ukrywam, że do końca grudnia mam już plany, ale styczeń, luty jeszcze wolny, więc dawajcie swoje propozycje.